Dobra, lemoniadka żurawinowa. Bardzo dobra lemoniadka żurawinowa. No cześć wszystkim. Ja to oczywiście jestem po prostu wasz Łysy, a my jesteśmy w barze Sztok Polska i kręcimy kolejny odcinek 50 sztosowych koktajli, naturalnie sezon drugi. Słuchajcie, ostatnio byłem jakiś nieswój. Coś mnie tak, nie wiem, coś mnie bolało, coś mi leżało na sumieniu, na sercu. I dopiero niedawno zdałem sobie sprawę, że od jakiegoś czasu nie było koktajlu na wódce. Oczywiście od razu przeszedłem do planowania, do przeszukiwania starych ksiąg z recepturami i mam, znalazłem świetnego sztosa. Sea Breeze. I powiecie pewnie, co? Sea Breeze? Łysy? Takie sztosowe, klasyczne koktajle robi i on wyciąga takiego średniego popijaka? Co tam jest? Porcja wódki, trochę soku z grejpfruta, zalane to wszystko sokiem żurawinowym z kartonu. No, średnio. Ale co gdybyście powiedzieli, że tak naprawdę my teraz pijemy tak Sea Breeze'a, ale historia tego koktajlu była zupełnie inna. Ale tak jak wcześniej robiłem to Sex on the Beach, ja nie mam w planach nie zmieniać receptury, a podmienić tylko sok kartonowy z żurawiny na ten stuprocentowy. Nie. Teraz pora na odrobinę historii. Moi drodzy, trzeba wam wiedzieć, że pod koniec XIX roku receptura o nazwie Sea Breeze była zarezerwowana dla koktajlu bezalkoholowego. Taka pojawiła się już w 1896 roku w podręczniku Tosa Stewarta Stewart's Fancy Drinks and How to Mix Them. A było to połączenie cukru, soku z cytryny, wody i uwaga, całego jajka. Oczywiście bez skorupki, ale takie kiedyś lemoniksy pili. Ale niedługo później pojawiła się inna, już alkoholowa receptura o tej samej nazwie, którą zaprezentowano w książce koktajlowej spisaną przez Roberta Bugbiego i George'a Stone'a, którą zatytułowali Bugstone Book of Cocktails. I wydali ją całkiem niedawno, bo 123 lata temu. A była to kombinacja ginu, likieru morelowego, soku z cytryny, grenadyny, a całość była dopełniana wodą gazowaną. Oczywiście, lata mijały, przyszła prohibicja, potem chociażby zaczęły być popularne napoje kartonowe, które wygryzły inne soki z rynku. No i oczywiście my teraz mamy takie babole jak ten nasz współczesny Sea Breeze. Ale co byście powiedzieli, gdybyśmy połączyli te wszystkie receptury w jedną, trochę wzięli z tego, trochę z tamtego i wcielili nasz szatański plan w życie? Przepraszam, starość. Dobra, zróbmy ten koktajl. Moi drodzy, Sea Breeze, który wam zaprezentuję, to będzie koktajl wstrząsany oraz dopełniany. Dlatego najpierw biorę shaker i wlewam po kolei. Oczywiście, nasz współczesny Sea Breeze to wódka. Czego nie zmieniajmy, nie ma potrzeby. 40 ml. Następnie 20 ml likieru morelowego. I teraz ważna rzecz. Sok z żurawiny, ten prawdziwy, no nie jest tani. Dlatego jeżeli go kupujecie, połączcie go z cukrem 1:1, a otrzymacie bardzo fajny, cierpko-owocowy syropik. Tak jak właśnie ja zrobiłem. Tego daję również 20 ml. Świeży sok z grejpfruta. Bardzo prosta receptura, bo to również 20 ml. No i oczywiście całość musimy zbalansować. Sok z cytryny, klasyczna dziesiąteczka, czyli 10 ml. Teraz nie pozostaje nic innego, jak shaker uzupełnić lodem. Naturalnie wstrząsnąć.
Pamiętajcie, żeby wstrząsnąć dosłownie kilka sekund. Zaraz będziemy dopełniali wodą gazowaną. Chodzi tylko o schłodzenie i delikatne połączenie naszych składników. Wysokie szkło. Uzupełniamy kostkami lodu. Przecedamy naszą mieszankę. No i finał topujemy wodą gazowaną. A na sam koniec wystarczy delikatnie wymieszać, połączyć wodę z całym naszym drinusiem. I oczywiście, żeby zwieńczyć nasz koktajl, potrzebna jest dekoracja. A cóż będzie lepiej pasowało niż skórka z grejpfruta, którą sobie wyciśniemy. Oczywiście zawiniemy w rulonik, żeby nam tutaj się pięknie prezentowała. I jako, że jest to lemoniatka, no to szczyt z mięty. I proszę bardzo, nowa wersja, albo odświeżona, albo wykombinowana wersja Seabreeze ode mnie specjalnie dla Was. A jak smakuje? Kochani, i to jest właśnie to, że my tak czasami niepotrzebnie i ślepo podążamy za tymi recepturami, wiecie, z firm alkoholowych albo z jakichś innych firm, które gdzieś tam są nam narzucane i przyjmujemy, że to jest pycha. A okazuje się, że nie do końca. To jest pycha. Czujemy tutaj wszystko. Owoce, grejpfrut, oczywiście jest moc wódki, jest orzeźwienie. No, jeżeli Seabreeze, to naprawdę rekomenduję tylko i wyłącznie w takiej wersji. Mam nadzieję, że spróbujecie sobie, bo jest tego warta. Moi drodzy, ja klasycznie, łyso, dziękuję Wam za Waszą uwagę, za Wasze komentarze, za Wasze polubienia, za wszystkie Wasze reakcje, bo to mi daje ogromną radość. Róbcie to. Oczywiście możecie łysą głowę subskrybować, oglądać więcej filmików. No i naturalnie, jeżeli chcecie zakupić moją książkę, to nadal jest w tak zwanym legalnym obiegu. Link znajdziecie w opisie. Do następnego mieszania.